Uroczystości jubileuszowe związane z obchodami dziesięciolecia istnienia Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu i dwudziestolecia istnienia samorządu gospodarczego odbyły się w Teatrze Miejskim. Przypadł mi zaszczyt w imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu, izby, która jest organizacją samorządu gospodarczego przedsiębiorców ziemi sieradzkiej, powitać Państwa na gali, tak jak Pani Agata powiedziała, dwudziestolecia samorządu gospodarczego i dziesięciolecia Regionalnej Izby Gospodarczej. Podczas uroczystości przedstawiciele 11 firm, które najdłużej należą do Sieradzkiej Izby Gospodarczej, zostali uhonorowani tablicami pamiątkowymi. Tytuł honorowego członka RIG przyznano Elżbiecie Dzikowskiej. My jako Izba będziemy honorować członków o najdłuższym stażu. Każdy z tych członków otrzyma taką pamiątkową tablicę. Wyróżnienie będzie tylko dla osób, które nie są członkami Izby oficjalnie, natomiast chcielibyśmy je w takim tytułem honorowy członek Izby docenić i zauważyć i pokazać, wypromować w środowisku, że to są wartościowe osoby, szczególnie na polu gospodarczym. I takie osoby będziemy dzisiaj też wyróżniać. W uroczystości uczestniczył też jeden z najbogatszych Polaków, Jerzy Starak, który został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odznaczenie wręczyła Jolanta Chełmińska. Uroczystość uświetnił występ Michała Bajora. Jeden już zgasł, lecz zatrzymał się czas. W przypadku Sysibon, Armstrong i Etta Kitt, Klezmer, co wciska kit, nucili Sysibon odkiknął jak motyle. Proszę, zapomnij mnie, choć na chwilę. Sysibon, tak się toczy Bogie, że nie sposób o nie zapomnieć. Sesji, bo, sesji, bo.